Hejka wszystkim! Tutaj! Dzisiejszy odcinek będzie polegał na tym, że muszę narysować sobie przejście, bo jak nie, to... Dokładnie tak. A więc nie przedłużam, od razu wchodzę do rysowania i... Jezu, ten pasek atramentu się szybko kończy. Dobra. I mam piękne, wybudowany przez Milusią Klaudusię... czemu chciałam powiedzieć stół? Most! I zebrałam... Okej, ja sobie ściszę. Nie spodziewałam się, że będzie aż taki głośny dźwięk. Dobra, rysujemy sobie dalej. No i teraz tak, co? Jedna tratwa i druga tratwa. No i super, przechodzimy. Czemu mi się ciągle wyświetla tutaj? Inni gracze mi się wyświetlają, jak narysuję. Co to ma być? Tutaj... Nie mogę po tym rysować. No, no dobra, dalej będzie trzeba skoczyć. I Geronimo! Udało się. Jezu, czemu ktoś tak tutaj fajnie wygląda? Czemu ja go przewracam? Czy ja go przewróciłam? Dobra, ogólnie widzę, że tutaj mi się wyświetla, że mamy 31 poziomów. Aha, jesteśmy już na 5, więc nam naprawdę dobrze idzie. Okej. Dobra, to na luzie. Ej, a co to jest? Dobra, mamy tutaj jeszcze... Naciśnij troll. Ile ja mam robuxów? Ej. 2 seconds later. Okej. Czyli nie nauczona doświadczeniami innych, nie zwróciłam uwagi na to, że to żółte też nas tutaj rozsypuje. Ale czekajcie, tu jakiś kamień jest. Ja mam tak zrobić. To chyba był głupi pomysł. I nie, czekajcie, patrzcie, Milusia, Klaudusia, odważlusia się wspina. Dobra, może ja przejdę, bo tutaj zaraz kulą dostanę, mimo że mój pomysł zadział... Dobra, co tu jest za szachownica? Pyk, 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 pyk. Teraz tu do góry. Okej, okay. I tutaj gdzieś będę musiała chyba wykonać skok. Skok wiary! Pięknie nam idzie. Co tutaj jest? Jakoś prosto. Podpowiedzi mam. Dobra, tak, tak i tak, żeby to się nie zapadło, a żeby można było potem przejść. Patrzcie, jak Milusia, Klaudusia. Co ten ziomek tu zeskoczył? Chłopie, wracaj! Staram się go uratować, widzicie? Ale on nie chce być uratowanym. Teraz muszę po tym czym skakać. Wiecie, bo spadnę! Dobrze, i moje stópki zahaczyły piętką i się jakoś udało. Czekajcie, tutaj trzeba narysować. Co ja mam tu narysować? No czekajcie. Już jak narysowałam, patrzcie ty! I się udało. Dobra. Czekajcie, labirynt. Tutaj musimy się dostać, czyli musimy mieć tu tratwę, no i tu tratwę. Coś mi za dużo tego atramentu zostało. Obawiam się, że... Dobra, jakoś się przycisłam. Jakoś to poszło, ty. Ej, ale naprawdę bardzo dużo zostało mi tego atramentu. W ogóle zobaczcie, ile jest osób na serwerze. Żeby to zrobić, żeby nakupić te robuxy, nie? Tu nie zaskoczę? Czekajcie. No co jest? Okej, okay, pięknie. Cudownie. Wspaniale. No a tutaj? Mi się tak przydało. Jak on smutnie poleciał! I dobra, chodźmy. I mi się wydaje, że tutaj to ja muszę zaskoczyć. Ja chcę zobaczyć podpowiedź. To jest twoja podpowiedź. No cudowna! Ja serio, no to zmarnowałam swoją podpowiedź? No nie wierzę! No jak ja mam to zrobić? Hej. How? Jeszcze zostało? Dobra, zanim mi się to rozmyśli i znowu się rozwali, to ja już biegnę tu tam. Drepczo. Żeby się znowu tak nie wydarzyło. Dobra, ej, a tu w ogóle mogę pominąć w razie co jakiś etap. Był strasznie ciężki. No ten był akurat jakiś wyjątkowo dla mnie niezrozumiały. No i co, ja mam tak to narysować? No i co, i to wystarczy? Aha. No patrzcie, ale jakie to jest jakieś takie dziwne. Tamten jaki był skomplikowany, a ten jaki łatwy. Dobra, już nawet dałam, żeby grać. Może mi się uda przeskoczyć, zacheatować? No dobra, no tu doskoczę, ale tutaj jak mam to niby zrobić? O, brawo. O, szaleję! No nie wierzę! Pokaż mi tu. No co ty nie powiesz? Jest. Jak to zrobić? Jak to zadziała? To ja naprawdę...
no tracę wiarę w ludzkość. No nie wierzę. To tak zadziałało? Co to jest? Patrzcie, jeszcze sobie schodki do robienia. Bo wymyśliłam... Serio? Wymyślałam sobie taki sposób, że po prostu to nie trzeba tak powolutko i dokładnie, tylko to trzeba jak najszybciej, patrzcie. Wtedy się robią kropki, ale po nich dalej można przejść. Ja w ogóle atramentu nie tracę. Milusia Klaudusia bawi i uczy, patrzcie. Ja was uczę cheatować. A, to tak nie zadziała. A spróbujmy inaczej. Okej, tu się pojawia i sobie przeskakuje. Pojawia, przeskakuje. Pojawia, przeskakuje i przeszłam. Ej! To ja po prostu tutaj zbyt ambitnie chciałam polecieć na początku. Ale spróbujmy! No, chłopie, zobaczmy, co mi tutaj powstało. Okej, tu bym musiała zaskoczyć na to i tu już nie wskoczę. Dobra. Ej, ja nie wierzę, że to tak działa! Patrzcie, tu sobie normalnie przyjdę. O, tutaj sobie Milusia stanie. Wyczyści nawet, żeby stanąć o stópką swą tą tutaj. Nie wiem, czy się tak wespnę akurat. Ej, no to ja w 5 minut już przejdę resztę tej gry. Ja myślałam, że ja tutaj się, wiecie, pogłówkuję sobie. A jak bym zrobiła literę ta? Tak i... Nie! No czemu ja mam to znowu na buzi? Co jest? Ej, no to się zrobiło zbyt proste. Jeszcze mam pomin. Jestem bardzo ciekawa, co daje ogólnie pomin, jak będzie jakieś takie trudniejsze. To spróbujemy, bo no to na razie jest zbyt proste. Ej no, zepsułam sobie zabawy, patrzcie. A tak fajnie mi się myślało. A, tu muszę nacisnąć coś, super. Dobra, macie kule kupy. I mogę przejść dalej. Okej, nacisnęłam pomin i po prostu to pomijam. Spoko, bez jakiegoś tam problemu. A to? Spoko, ale patrzcie. Mogę o wyczyścić. A czemu to spada? Okej, to w drugą stronę. I o, to nie spadnie. What the what? Psst. Patrzcie no. No nie, no zcheatowałam całą... Woj. Tu się wystraszyłam. Ale zcheatowałam całą grę. Bo patrzcie, albo tak o, kuleczkami. I to jest najlepiej wtedy. Albo tak jak poprzednio, jeżeli wam brakuje atramentu, to wystarczy przejść kawalundek. I sobie wyczyścić. I wtedy można od nowa rysować. Patrzcie. No nie! O, i zobaczcie. Ja się tutaj nie muszę martwić o brak atramentu. Bo sobie, o, przejdę tutaj na środek, stanę. Boże, żebym tylko się nie zdzigała. Znowu na środek. Pięknie. Pięknie, zobaczcie. Okej, okay. Wyczyść i teraz już do tyłu. Okej, okay. Wyczyść, bo sobie za bardzo na główkę najechałam. No ale teraz patrzcie, no pięknie, no. I w tym oto sposobem nawet 94% gry już przeszłam, patrzcie. I znowu tu, o, bo tak, o, widzicie? I tak starcza. To naprawdę nie jest trudne. Ej, no, ja sobie wyobrażam to, wiele cięższe. W ogóle Betonowy Paweł też nagrywał mapę w tej grze, no, ale patrzcie, żeby to przejść. A czy ja mogę na tym stanąć? Dobra, okej, okay. No to tutaj źle zrobiłam. Tu akurat musiałam chwilę się zastanowić. Co jest? Ej, ja nie wierzę, to jest... najbardziej zbugowana gra! Patrzcie, i przeszłam, i wygrałam, i mam już jedną wygraną, mogę od nowa przechodzić. Tymi sposobami, no na pewno sobie łatwiej bym przeszła. Po pierwsze, nie rysujemy tak, nie, bo to strata atramentu, trzeba zrobić tak. Kolejna zabawa, która bawi i uczy, czyli, że możecie sobie coś narysować, wejść, wrócić i jeszcze raz narysować. Tylko jak potrzebujecie na przykład kilka, a atrament macie wtedy od nowa, nie? Więc tym oto sposobem przyszłam tą obbi.
wymyśliłam jakieś dziwne sposoby na przechodzenie go i nagle się zrobił o 100% łatwiejszy i taki easy do przejścia. Na szczęście nie od razu to odkryłam, więc też się trochę pomęczyłam. Jeżeli ty, widzu, dotrwałeś do tego momentu w tym odcinku, to napisz mi w komentarzu prezent, bo tutaj taki prezent cały czas się huśta. I oczywiście zostawiacie też bardzo dużo łapek w górę pod tym filmem, żebym wiedziała, że wam się takie filmy podobają. Subskrybujcie też ten kanał, oczywiście z dzwoneczkiem. No i cóż, dziękuję wam za oglądanie i widzimy się następnym razem. Bye!